RDN nowy sąd Region jest nasz. Słowo za słowo poranny gość radia RDM nowy sąż. Dzień dobry. Od rana Piotr dzieli się z Państwem radosną informacją. Estakada w Konclowej, na którą czekaliśmy wiele długich miesięcy, w końcu jest gotowa. Jeszcze tylko trzeba ją oficjalnie odebrać, przeciąć wstęgi i będziemy mogli tą estakadą się poruszać. A wiadomo, że jej brak, a właściwie odcięcie tej drogi sprawiało wiele kłopotów mieszkańcom regionu. Ciekawa jestem, jak sytuacja wygląda w Krynicy. W studiu dr Dariusz Reśko, burmistrz Krynicy Zdroju. Dzień dobry. Dzień dobry, Piotr. Dzień dobry Państwu. No to od razu przeskakujemy do Waszy. Głównych ulic, arterii komunikacyjnych Remontowanych od też kilku dobrych miesięcy Acz o znacznie krócej Niż estakada w Konclowej hmm, Dosyć krótko rzeczywiście, chociaż tak naprawdę to już Mieszkańcom może się dłużyć Oj tak, yy, to już praktycznie pół roku Więc tak trochę byłem to powiedzieć, że krótko Otóż zaczęło to się wszystko 15 maja, jak Państwo pamiętają, no dzisiaj już mamy powiedzmy, że pierwszą dekadę listopada prawie za, za nami, a zatem pół roku za nami. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście zaczyna już to doskwierać mieszkańcom, mam tego świadomość. Natomiast jesteśmy na etapie takim, no, ostatni odcinek, który od początku widziałem, że jest najtrudniejszy. Zresztą takie były plany, takie były sugestie wobec wykonawcy, żeby właśnie ten najtrudniejszy odcinek pomiędzy ulicą Powiedzmy, czyli ulica Zdrojowa, ale pomiędzy wjazdem na ulicę Kościuszki, a powiedzmy kościołem zdrojowym, gdzie tam nie ma żadnej możliwości odbarczenia tej, tej drogi, że tam będzie to wąskie gardło takie rzeczywiście najbardziej dotkliwe i żeby to robić w okresie, kiedy sezon turystyczny już za nami, a ten główny oczywiście jeszcze przed nami, czyli listopad, więc wszystko idzie zgodnie z planem, natomiast no mam właściwie dwie informacje, jedna dobra, druga zła. Oho. Zacznę od tej złej, ta zła, że na pewno inwestycja, już mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, chociaż właściwie to rola wykonawcy, żeby się wypowiedział, ale ja już widzę, że nie ma możliwości takiej, żeby do końca lutego udało się tą inwestycję Bo taki jest termin. Tak, zamknąć. Mówię w pełni, czyli, czyli w tej wersji, że tak powiem, full. Ze względu na to, że ronda, które mają być dwa wykonane, zarówno pod Kościołem Zdrojowym, jak i pod Szpitalem kryńskim, dokumentacja złożona jest w Urzędzie Wojewódzkim. Jeszcze nie ma pozwolenia na budowę, ale śmiem twierdzić, że nawet gdyby te pozwolenia na budowę udało się do końca roku uzyskać, bo jest to prawdopodobne myślę, że bardzo prawdopodobne nie ma takiej możliwości, żeby przez styczeń i luty udało się takie dwie duże inwestycje wykonać. Tym nie bardziej że. O pogoda, mam nadzieję, że w Krynicy będzie znakomita, piękna zima. Więc y, teraz zarządca drogi y, myślę, że będzie musiał zastanowić się nad tym y, i pewnie wyrazi zgodę na to, żeby przesunąć realizację tej inwestycji, a właściwie jej zamknięcie, ten ostatni etap na y, pierwsze miesiące wiosenne. To jest y... na no to taki potencjalny martwy sezon w krynicy? Więc... Bo najciężej będzie właśnie zimowo, w okolicach Świąt Bożego Narodzenia i ferii. I zadbałem o to, żeby właśnie zwrócić uwagę wykonawcy wręcz, no, żeby wymusić na wykonawcy rozwiązania następujące. Czy żeby... to jest ta dobra informacja już? To jest ta dobra informacja, że jeszcze przez kilka dni teraz będą prace trwały na ulicy Zdrojowej w taki sposób, żeby yy, położyć pierwszą warstwę asfaltową, żeby cały odcinek remontowany od cerkwi grekokatolickiej Aż przez ulicę Kraszewskiego i przez samą ulicę Zdrojową, żeby była pierwsza warstwa asfaltowa. Ona właściwie w 90% już jest, ale jeszcze zostały te dwa fragmenty, zostały właśnie w kręcie dolnej. Jeden niewielki fragment i tutaj przy Zdrojowej. A zatem, i wtedy otwieramy już drogę, i nie ma żadnego wahadła, nie ma żadnych świateł, nie ma żadnego kierowania ręcznego ruchem, czyli przez okres grudnia, przez okres stycznia, lutego. Myślę, że być może częściowo też marca będzie krnica normalnie przejezdna. Tyle, że nie na tej finalnej warstwie, powiedziałbym, czy po tej finalnej warstwie asfaltowej, tej takiej, która będzie tą ostateczną, ale będą to normalne warunki do jazdy, że samochody będą mogły spokojnie się poruszać. Ponieważ... I wtedy drogowcy znikną. Oni, bezniko, oni oczywiście w miarę możliwości pogodowych będą na pewno realizować te drobniejsze takie elementy inwestycyjne w postaci, czy to wymiany oświetlenia, czy to jeszcze kostki brukowej na chodnikach, czy jeszcze jakiś drobnych elementów związanych powiedzmy z no z, z działaniami, takimi działaniami na przystankach, powiedzmy drobnymi. Kosmetyka. Przy tak, tabu, nazwijmy to kosmetyka. Inwestycji. Przy inwestycje to można nazwać rzeczywiście kosmetyką. Natomiast jeżeli chodzi o te główne prace, myślę te, które mogą znowu być dotkliwe, ale na szczęście już nie na tak długo. Długi okres czasu. przewiduje, że to może być koniec marca, kwiecień, może maj. Oczywiście znowu będziemy dbać o to, żeby święta Wielkiej Nocy czy, czy długi weekend majowy, żeby tamtej uciążliwości zminimalizować. No ale ja chcę przede wszystkim podziękować wszystkim Państwu, przede wszystkim mieszkańcom Krynicy, a w szczególności też turystom, naszym klientom, gościom za wyrozumiałość i cierpliwość. Wiem, że już Państwo macie tego dość, ja szczerze mówiąc też, ale tak jak powiedziałem, przestrzegałem wielokrotnie, byłem wielokrotnie tutaj zapraszany do, do Radia tym, Państwa tak. Zacnego, gdzie przepraszałem z góry za to, że no to niestety inwestycja bardzo ważna, bardzo wręcz konieczna. Pierwszy raz w historii. Ale spodziewał taka. się pan, że wejdę panu z powodu tego, że będą do pana cudzysłów strzelać, jak się. Tak, my sobie tak o tak. tej kamizelce kuli Niemniej nie my rozmawialiśmy z mieszkańcami regionu, z mieszkańcami klinicy, z turystami niejednokrotnie i okazuje się, że przyjęli to naprawdę spokojnie. Z nadzieją na to, że się skończy i będzie już znacznie lepiej. Tak, dlatego jeszcze raz im bardzo dziękuję za wyrozumiałość i mam świadomość, że jeszcze tych kilka miesięcy będą musieli pocierpieć, ale myślę, że te, to najtrudniejsze już, za, już jest za nami, a najważniejsze jest to, że w tej chwili kilka miesięcy naprawdę będziemy mieć spokoju, jeżeli chodzi o normalną komunikację po mieście. A te dwa ronda będą stanowić problem, jeśli nie mają dokumentacji pana zdaniem? Według mnie yy, uda się je zrealizować. Yy, ja myślę, że rondo przy szpitalu jest absolutnie niezagrożone. Tam właściwie żadnych problemów nie ma i wydaje mi się, że a można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że będzie na pewno wykonane. Wiem, że pewne problemy dokumentacyjne były tutaj przy tym rądzie przy Kościele Zdrojowym. To wynikało z paru problemów, na które, powiedziałbym konserwatorskiej, czyli konserwator e, zabytków miał tutaj pewien, pewne zastrzeżenia. Oprócz tego pojawiły się jeszcze jakieś drobne korekty własnościowe. Okazało się, że fragment jednej działki należy do Skarbu państwa, no więc trzeba ją oczywiście jeszcze wydzielić, podzielić i tak dalej. To są takie skomplikowane procedury, które trwają niestety, ale wydaje ale nie się. Nie zagrażają. Nie, nie sądzę i no, powiem, że rondo przy Kościele zdrojowym też raczej nie powinno być tutaj żadnych zagrożeń i powinno zostać zrealizowane, ale to tak mówię na 90%. O ile mieszkańcy regionu i turyści z wyrozumiałością spoglądali na to, co dzieje się. Ja a propos remontowanej drogi, o tyle, a z pewnością spoglądał pan na fora internetowe, trochę ich bawiła kładka, która urwała Ta. się w przestrzeni. Czytał pan to też z rozbawieniem, czy z irytacją? Bo znaczy... tam padały zarzuty pod pana adresem, jak można było wybudować kładkę, która niebezpiecznie się kończy metrowym murwiskiem. Tak, rzeczywiście. Znaczy, ja, panie redaktor, mam duży dystans do siebie przede wszystkim, yy, dużą cierpliwość do mieszkańców. Natomiast muszę powiedzieć, że burzę rozpętał facet, którego akurat znam dosyć dobrze. Yy, muszę przyznać, że dosyć prymitywny który tak naprawdę e, tak naprawdę nie wiadomo czym się zajmuje w życiu chyba niczym e, i żyje z tego żeby szukać właśnie tego typu pseudosensacji e, oczywiście sprawia mu wielką chyba radość to że e, jak mi sprawi jakąś tam przyjemność ma jakieś aspiracje polityczne no ale to mogę tylko powiedzieć że e, współczuję mu tylko i wyłącznie Natomiast gdyby chociaż trochę miał inteligencji i trochę by rzeczywiście doczytał, to wiedziałby, że to jest pierwszy etap realizacji bardzo ważnej dla Krynicy inwestycji, właśnie dla całego regionu turystycznego naszego jak ścieżka rowerowa łącząca Krynicę z Muszyną. I A potem Eurovelo. Eurovelo, które, w którym my jako Krynica nie uczestniczymy ze względu na to, że nie jesteśmy w tym głównym jakby ciągu komunikacyjnym natomiast jesteśmy w Krynica Velo jako tym właśnie nazwijmy to dodatkowym elemencie. Który był Lash w tym jest, przypadku rzeczywiście bardzo ważny. Bardzo ważny. I chcę, wyjaśniałem wielokrotnie, tłumaczyłem się już na falach jednego radia, oczywiście tłumaczyłem się dla jednego z portali, udzielałem wywiadu dla jednej z gazet, ale robię to z wielką przyjemnością, tym bardziej, że bardzo lubię i szanuję pracę dziennikarzy. Temat wdzięczny, panie burmistrzu. Bardzo to to wdzięczny. Więc y, może, jeśli pani redaktor pozwoli, to jeszcze raz wyjaśnię króciutko. Cała inwestycja to jest około 8 milionów złotych. To są to gigantyczne pieniądze, ale udało się zorganizować środki europejskie na to. I pierwszy etap, który realizujemy w ramach Związku Kryńsko-Poprawskiego Gmin, gdzie udało nam się otrzymać środki finansowe z Interregu, czyli z Programu Operacyjnego Polsko-Słowackiego, to są środki finansowe, które Kryńca uzyskała około 2,5 miliona. Z tego wytyczyliśmy całą trasę, umocniliśmy skarpy, utwardziliśmy na i wybudowaliśmy trzy kładki. Jedna z tych kładek to właśnie ta osławiona kładka, na którą zapolował ten dosyć żałosny człowiek z krynicy. I muszę powiedzieć, że ta kładka, ze względu na to, że normy prawne polskie i pozwolenie wodoprawne i pozwolenie na budowę jasno wskazało, że odległość pomiędzy najniższym punktem tejże kładki a lustrem wody, tak zwanej stuletniej. To jest polski przepis prawny minimum 1 metr. I to wynika z pewnej logiki. Gdyby była powódź, to ta ładka, jeżeli byłaby niżej, to by stała na tyle I dlatego zabrane. w tym momencie kończy się w powietrzu i trzeba ją połączyć z ziemią. Dokładnie tak. I ona jest w tym, ona jest zabezpieczona y, takimi biało-czerwonymi szarfami, żeby tam nikt nie miał prawa wejść. Bo A kiedy tych... będzie połączona? No więc y, to jest ten drugi etap. I ten drugi etap udało mi się już uzyskać dofinansowanie z programu operacyjnego Województwa Małopolskiego. Dofinansowanie na drugą część tejże ścieżki. Umowa będzie podpisana na pewno do końca roku, i prace ruszą, jak skończy się nam zima. Myślę, że będą trwały być może do końca czerwca. I właśnie ten etap polega na tym, że będziemy wszystkie te kładki i całą tą wytyczoną trasę utwardzać i tworzyć odpowiednią infrastrukturę, właśnie taką już do jazdy rowerem. A zatem. Kiedy będzie e gotowe? Tak, jak Eurodolna, koniec Myślisz, następnego roku. Chciałbym do końca czerwca, ale e ostrożniej będzie planować, pewnie, że do końca lipca, chociaż chciałbym przed sezonem turystycznym, żeby tarca stała już otworzona. Takie szanse widzę, ale tutaj czynnik pogodowy, jakieś jeszcze powiedzmy administracyjne może się pojawić, ale chcę powiedzieć, że droga, która tamtędy biegnie przy tej właśnie osławionej kładce, ona po prostu będzie podniesiona, sprofilowana, tak żeby można było bezpiecznie z tej kładki zjechać na tąże drogę. I taka jest tajemnica tejże osławionej, wspaniałej kładki. Pozdrawiam serdecznie tego śmiesznego człowieka z Krynicy, który poluje po prostu na takie pseudosensacje. Ciekawa jestem, kto zapaluje w najbliższym czasie na powietrze, bo znów temat zrobił się bardzo gorący. Wiadomo, że w naszej Kotlinie Sądeckiej tutaj to powietrze nie jest najlepsze, a także uzdrowiska już od kilku dobrych lat. Między innymi przez Client Earth jest brane mocno pod, pod lupę. Jak to wygląda w Krynicy? Jak walka ze złym powietrzem, bo i tam dotarło przecież, wygląda? Tak, tak. Tylko ja zawsze podkreślam, że my jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, bo Krynica jest w pełni zgasyfikowana wszystkie obiekty użyteczności publicznej są napędzane gazem, czy opalane gazem. Jak ktoś sobie chce w domu palić węglem, to może palić oczywiście, Może palić, oczywiście pali. na razie no, uchwała sejmiku weszła oczywiście w, w życie, ale mamy jeszcze troszkę czasu. Natomiast o, to jeżeli to. chodzi o klinice, to przede wszystkim wszystkie osiedla mieszkaniowe, czyli spółdzielnie mieszkaniowe, wszystkie wspólnoty mieszkaniowe, one mają nowoczesne kotłownie, kotły były wymieniane 2-3 lata temu, więc i oczywiście są odpalane wyłącznie gazem, tam nie ma żadnych innych możliwości, a więc u nas nie ma trucicieli jako takich. Wszelkiego rodzaju kotłownie węglowe te duże, które onegdaj jeszcze ogrzewały obiektów zdrowiska akrilicy jestów, absolutnie one są w tej chwili już pewnym, pewną legendą. W tej chwili można nawet przypomnieć sobie kilka, kilka miesięcy temu, że w jednej z kotłowni odbywało się widowisko teatralne więc jest to miejsce, które zupełnie już nie, nie ma nic wspólnego z, z węglem czy koksem, czy jakimś innym szkodliwym paliwem. Natomiast rzeczywiście zwłaszcza tereny sołeckie, wolnostojące budynki i powiedzmy w trzech dzielnicach Krynicy zdarzają się takie sytuacje, że zwłaszcza właśnie wolnostojące budynki są opalane, jeśli węglem wysokokalorycznym to tak nie jest, jest żaden jest problem. Źle. Natomiast niestety, i to jest też problem ogólnopolski, że niestety w Polsce dopuszczane są do, do, do eksploatacji takie paliwa, jak muły jakieś tam miały, czy te najbardziej szkodliwe. I to jest największy kłopot, plus oczywiście ewentualne ogrzewanie jakimiś dziwnymi e, e, substancjami. No, Ale się tam... też śmieci, co tu dużo mówię. E, no, panie doktor, ja nawet ostatnio dowiedziałem się, jak kreatywni potrafią być Polacy. Podobno nawet odkryto, że najtańszym sposobem ogrzewania, tu zastrzegam, że. Nie taki... wiem, czy chcemy, żeby to wybrzmiało nam, bo być może będą tacy, którzy zechcą. Wziąć Dobrze, to nie powiem. To, to nie... może lepiej. Nie? To może nie powiem. E, w każdym razie, e, w, więc w ten problem jest naprawdę e, e, zjawiskiem marginalnym, chociaż. Nie lekceważymy go. Najważniejsze jest to, że jesteśmy na etapie yy, wstępnej realizacji programu z Urzędem Marszałkowskim, jeżeli chodzi o dofinansowanie na wymianę kotłów. I yy, yy, tutaj jesteśmy w zależności od Urzędu Marszałkowskiego, kiedy środki będą uruchomione. Jestem przekonany, że będą uruchomione jeszcze w pierwszym kwartale przyszłego roku. I uda nam się już kilkaset kotłów wymienić. Także tutaj idzie to wszystko w dobrym kierunku. Myślę, że też ta inicjatywa z błękitnym węglem w klinicy też, jeżeli uda się uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, żeby cena była, powiedziałbym, adekwatna do możliwości nabycia przez mieszkańców, to myślę, że też ten problem w dużym stopniu się uda rozwiązać. Także nie ma co panikować. wszystkim nie ulegajmy jakiejś obsesji. A z drugiej strony nie lekceważym problemu. W Klinicy ten problem jest znacząco mniejszy niż w innych miejscowościach. Czyli gdzie... jeśli ktoś tam się wybierze, żeby oddychać świeżym powietrzem, ma na to szansę? Zdecydowanie tak. Uzdrowisko. Absolutnie Pełne tak. Natomiast mogę powiedzieć, że w określonym układzie termiczno-barycznym, który może się wydarzyć, wiadomo, jakieś niskie ciśnienie, ewentualnie jakaś stabilizacja w sensie ciągów powietrza, może okazać się, że w niektórych miejscach takich bardziej zastoiskowych, że może pojawiać się jakieś większe stężenie. Ale generalnie to jest zjawisko naprawdę, które nie ma charakteru jakiegoś takiego całościowego, jeżeli chodzi o powierzchnię gminy. Jest to bardzo optymistyczna informacja dla uzdrowiska. Doktor Dariusz Leśko, burmistrz Kranicy Zdroju, był moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.